Wszyscy sięgają zenitu, bo to dodatkowe wyścigi, jak rakieta w białym kasku wychodzi Jerzy Szczakiel, jest już pierwszy w wirażu. Za nim w tym dodatkowym wyścigu Ivan Maugier. Zdumiewająco szybko ruszył Polak ze startu. Maugier 5 metrów z tyłu. Cały stadion wstaje z miejsc. Nowozelandczyk nie kapituluje. Polak jednak ucieka. Następna prosta. Trzeci wiraż. Maugier szaleje, teraz idzie na duży łuk, próbuje przyciąć, iść do krawężnika. Udaje mu się, nabiera teraz ogromnej szybkości. Czy nie za duża ta szybkość? Wewnętrzna część i uderza przednim kołem o tylne koło maszyny Jerzego Szczakiela. Zwycięstwo, ogromna radość, sensacja. 24-letni, wspaniale jeżdżący Opolanin Jerzy Szczakiel po raz pierwszy w bogatej historii tego sportu zdobywa dla Polski tytuł Mistrza Świata. To jest